Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Kto przejmie ostatecznie TVP, a kto trafi prosto z Sejmu za kratki. O tym już za chwilę startujemy. Tomasz Sekielski to jest studio wyborcze, a wraz ze mną Dominika Długosz, e, dziennikarka Dobry wieczór. E, kobieta, która wie wszystko, co w politycznej trawie <noise> piszy, e, ale też wie dobrze, co się dzieje na różnych korytarzach, czy to na Placu Powstańców w Warszawie, gdzie jest siedziba telewizyjnej agencji informacyjnej i gdzie do tej pory, a mówię, przed tą próbą zmiany ukazywały się wiadomości oraz nadawane było TVP-info całodobowe. Bo teraz, to też musimy wyjaśnić naszym widzom, wiadomości, czyli 19.30, to co powstało, ukazuje się z zupełnie innego miejsca w partyzanckich warunkach. Dlatego wygląda to trochę paździerzowo wciąż, jak na telewizję XXI wieku, ale po prostu oni nadają gdzieś tam. Z jakiejś zastawki w absolutnie no. zastępczych warunkach, nie mając dostępu do systemów, archiwów yy, i dlatego uzbrojcie się w cierpliwość, ale te zmiany będzie widać też na lepsze, jeśli chodzi o technikę gdy zostanie przejęta już telewizja. Bo czy zostanie? Bo Plac Powstańców jest okupowany wciąż, prawda? Plac Powstańców jest okupowany. Normalnie troszkę żałuję, że nie mamy takiej małej makietki, wiesz, Placu Powstańców. No właśnie trzeba by było to... Trzeba by zrobić makietkę Placu Powstańców, dlatego że Plac Powstańców to jest w ogóle specyficzne miejsce. To, a czy nie było kiedyś więzienie? Bank, bank. Ach, bank. Tam był bank okay. i tam są takie miejsca. Nie, więzienie wojną. to było dawna siedziba Główna Polskiego Radia, tak, to tam było więzienie. Tak. Tam. Natomiast tu przed wojną był bank i tam są, tam są zakamarki miejsca dojścia do starych sejfów, które naprawdę y, można tam pracować 20 lat i czasami się znaleźć w miejscu, którego człowiek Czyli nigdy sugeruję, nie widział. Czyli sugerujesz, że Pereira z Adamczykiem mogą się tak schować, że ich nie znajdziemy przez 20 no, lat? No, może tak być. Okay. Może tak być, zwłaszcza że podobno pootwierali tajne przejścia, y, o, tajne przejścia, BNP. które nie mają bramek. Wiesz, bo to jest cały myk, polega na tym, tak. Polega na tym, że tam są bramki, jak oni wyjdą za bramkę, to już nie wejdą. Bo im już te no tak, przecinaki tak, tak. nie działają. Więc otworzyli przejścia, które są koło bufetu telewizyjnego, które nigdy nie miały bramek, bo zawsze były na sztywno zamknięte Aha. i mają tam takie wyjście boczne. Tak słyszę z placu powstańców, że tam są wyjścia porobione tajne, żeby panowie mogli się jednak przespać w domu. Okej, okay, ale według ciebie to jest taka akcja, która zaraz zgaśnie, bo zadzwonią żony czy mężowie i powiedzą: Stary, stara, dobra już. Fajnie, była teraz tutaj święta, wracaj do domu. Czy też to oni pełni poświęcenia? Oni są pełni poświęcenia. Oni są pełni poświęcenia, ich jest tam trzech: Michała Damczyk, Samuel Pereira i Marcin, chyba ma na imię Tulicki. Szefowie telewizyjnej agencji informacyjnej, którzy dowodzą tą okupacją placu powstańców. Tylko... No, wiesz co, tam pracuje masa ludzi z techniki. Znaczy, montażyści, operatorzy studyjni, graficy, ludzie, którzy nigdy w życiu nie pokazywali się na wizji w, tej, w tych programach, którzy pracują tam 20, 30, czasem i 40 lat. I oni za chwilę, moim zdaniem, się zirytują, bo ileż można produkować coś, co się nigdzie nie ukazuje, albo nie produkować i siedzieć, a potem nie dostać wypłaty. Bo zaraz się okaże, że pan że jest wpis do KRS-u i że pan Matyszkowicz nie podpisuje już wypłat ktoś te wypłaty musi podpisać. Wiesz, to, to, to nie są... To no nie, oczywiście rewolucja rewolucjonalna. Ja rozumiem, rewolucja, że, rewolucja, ja rozumiem, że, że jeśli, sąd, jeśli sąd dokona wpisu, to oni wszyscy są dyscyplinarnie po prostu no tak, niezgodne z prawem. Wtedy to się, to to się skończy. No, znaczy skończyć to hulanie po korytarzach na Placu powstańskim. No dobrze, tylko pytanie jest, czy oni jednak wówczas nie będą siedzieć, tym bardziej nie będą siedzieć, właśnie po to, żeby doczekać się interwencji policji. Bo wiesz co, bo my też wytłumaczymy nam, wam, nasi wice, ponieważ z Dominiką spotkaliśmy się w poniedziałek w i nawoływaliśmy, no, nawoływaliśmy w poranny, troszkę. W porannym paśmie Onet Rano, e, gdzie doszliśmy do wniosku, że Sienkiewicz po prostu powinien wyłączyć sygnał TVP i ją przejąć. I, I że robić wszystko i nieudolnie <grym> i za wolno. A następnego dnia <grym> wydarzyły się rzeczy. <grym> Dokładnie tak jak zaproponowaliśmy to w naszym rozwiązaniu. Więc e, pogdybajmy sobie teraz e, tak, czy znaczy ja chcę tylko napisać, że e, Kamil Boroń, Pisze Pani Dominika, najlepsza polska dziennikarka. Pozdrawiam. Pozdrawiam Pani Kamilu. Czy Boroń to nie jest ten nowy komendant główny Policji? Jak się nazywa? Jakoś podobnie, ale wiesz co, skupiłam się na TVP dzisiaj. Może tak być. Pani komendancie, też pozdrawiam. Jakby co. Znaczy, ja rozumiem, że tak, to jest pierwsza myśl, którą człowiek ma w głowie, że oni tylko czekają na to, żeby ich stamtąd wynieśli. Że będą męczennikami, że budują sobie legendę, że to jest kolejny mit Prawa i Sprawiedliwości, że te obrazki, które w tej chwili widzimy sprzed woronicza, z placu powstańców, i tak dalej, będziemy oglądać w każdej kampanii wyborczej przez następne 20 lat. Tylko, no wiesz, no ileż można znosić gości, którzy siedzą w miejscu, z którego wychodzą tajnymi przejściami, bo już im nie działają karty, karty. gości, którzy wynoszą programy TVP, formaty, które były produkowane w TVP na zewnątrz, którzy przez, wpuszczają tam ludzi, których tam nigdy nie powinno być. Ja widzę zdjęcia pracowników w Polityce czy innych jakichś tytułów. Telewizja Republika robiła wywiad tak, z robiła stamtąd. stamtąd. Znaczy. To, jest, yy, yy, to, znaczy to są rzeczy, które, prędzej czy później, moim zdaniem, nowe władze TVP powinny skierować yy, do yy, prokuratury, dlatego że to, 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 znaczy to wszystko się nie powinno wydarzyć. No i dobrze, będziemy teraz nowe władze TVP mają rozmyślać nad tym, że Prawo i Sprawiedliwość to wykorzysta? Wszystko wykorzysta. Znaczy Prawo i Sprawiedliwość wykorzysta wszystko, co tylko będzie mogło wykorzystać. A jeszcze więcej skłamie. To... Dlatego, wiesz co, ja, tak jak jeśli już ktoś nas posłuchał w poniedziałek, może ktoś będzie oglądał dzisiejszy nasz program, ja uważam, że po prostu przejęcie telewizji powinno odbyć się 24. Wigilię. Serio. Nikogo to nie obejdzie. 31 też jest niezłym terminem. Też. Też, choć wówczas może dojść do niekontrolowanych fajerwerków różnych. <noise> Wiesz co, ale 31, 34. Ale, ale 24... Dlatego, że ja myślę, że oni jednak będą czekać na wpis do KRS-u. Ja mam A, wrażenie żeby już było tak, tak Legardis, że nowe władze TVP złożyły, jest złożony wniosek do KRS-u o wpisanie e, Tomasza Syguta jako prezesa telewizji polskiej. Sąd ma na to czas, i my, ale myślę, że to nastąpi przed Nowym Rokiem. I myślę, że ten 31., a dlaczego nie? Słuchaj, a z Twoich informacji, jak są, jakie są nastroje w tej nowej ekipie, która tam wchodzi? Bo ja, wiesz, rozmawiałem z paroma osobami, ponieważ to były rozmowy prywatne, to nie będę mówił z kim, no ale generalnie oni mają poczucie, jakby nadawali z okopów. No, no po jest, ale wiesz co, to są, znaczy, to, proszę Państwa, to są tak trudne warunki, no bo oczywiście też, też mogę się przyczepić do miliona rzeczy, które były w tych dwóch wydaniach 19-30, i technicznych, i merytorycznych różnych. Tylko powtórzę, plac powstańców jest specyficznym miejscem, ale na placu powstańców Warszawy były wszystkie programy informacyjne. To oznacza, że są tam również ludzie, którzy potrafią pracować w programach informacyjnych. I mówię o ludziach z techniki, montażyści, operatorzy, graficy, którzy potrafią pracować w tempie, po prostu. Na Woronicza są doskonali operatorzy, producenci i tak dalej, natomiast to są wszystko ludzie, którzy robią programy zdecydowanie dłużej. Dokumenty, programy duże, rozrywkę. Oni po inne prostu, formaty po prostu. Są inne formaty, które nie wymagają aż tak szybkich reakcji, szybkiego czasu. To wszystko sprawia, te archiwa, o których mówiłeś, to jest, to jest kopalnia rzeczy. W, w Agencji Informacyjnej Telewizji Polskiej, czyli na Placu Powstańców, których po prostu na Weronicza nie ma, bo one fizycznie czasami są na kasetach. To znaczy, to nie jest tak, proszę Państwa, że tam jest jakieś wielkie serwery, które zawierają wszystkie archiwa TVP. Nie, moje materiały sprzed 25 lat. Lat z TVP są zapewne jeszcze na takich dużych kasetach 90-minutowych. I to wszystko sprawia, że oni naprawdę mają problemy, nie mają swoich komputerów, nie mają dostępu do systemu, nie mają tak naprawdę swojego studia. Pracują w studio TVP Sport, teraz podobno w innym, gdzieś na mieście, tak słyszałam? Że już na mieście teraz? Tak. No, ale wciąż ale... się nie zmieniła jakoś. Nie, na dywania, no więc. nie zmieniła się. Nie zmieniła się, bo nie może się zmienić, bo nie mają po prostu warunków do pracy. I to z jednej strony ja Widzę, że to ich przytłacza, ale z drugiej wiesz, co to jest jakiś taki rewolucyjny entuzjazm u nich. Nie no, to znaczy, ja sobie tam, jest, tam jest adrenalina na takim poziomie, że yy, naprawdę nawet trochę zaraźliwa, ci powiem. Tak? tak? ale co trochę... chcesz mi powiedzieć, że. Nie, ja ci nic nie chcę powiedzieć, ale jest trochę zaraźliwa. To znaczy, taki, 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 jak się z nimi rozmawia, to oni mają takie poczucie odbudowywania czegoś, które jest. W znaczy, tej robocie naturalne. Strasznie fajnie, nie? znaczy nie, ale wiesz, no, to jest naturalne. Znaczy gruz, jaki zostawia po sobie no. pis w mediach państwowych, bo wciąż nie są publiczne, bo wciąż nie zostało odzyskane wiesz, odwagi dostali też dziennikarze, którzy tam pracowali do tej pory. Zobacz to, co się dzieje w tych rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia. Trochę późno uważam. Ja mam ochotę ja, powiedzieć rychło w czas, No wiesz? właśnie, trochę kiedy odwaga staniała, oni stali się e, mega odważni. Trzeba było protestować, kiedy to się wszystko działo. Ale to i tak pokazuje, że moim zdaniem utrzymanie tej starej pisowskiej władzy w mediach państwowych już nie przejdzie. Bo już tam hmm. ci dziennikarze zrozumieli, że to jest dla nich jedyna okazja, żeby wybić się na jakąkolwiek niezależność. I teraz moje pytanie, czy. No, wiesz, no obaj, oboje mamy do polityków no taki. Ograniczone zaufanie, tak to. Bardzo o, ograniczone. ograniczone zaufanie. I teraz tak. No bo wszystko jest robione powiedzmy gdzieś na granicy prawa, czy delikatnie tam z boczku nóżka się obsunie. I ja, to, ja to rozumiem, bo taki jest bałagan i to wszystko zawdzięczałem PiSowi. To, że oni muszą to robić w ten sposób, jeśli nawet są jakieś wątpliwości prawne, to nie było innego, nie było innego wyjścia. Pytanie, czy po tym pierwszym kroku, kiedy media publiczne zostaną odzyskane, oni pozbędą się tej zabawki w tym sensie, że rzeczywiście pozwolą mediom publicznym być niezależnymi. Jak obstawiasz? Wiesz co, <laughs> mam nadzieję. Znaczy, znaczy, po pierwsze, my nie możemy oczywiście pomijać tego, że są wątpliwości prawne co do działań ministra Sienkiewicza, bo, bo są. Znaczy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka to, to nie jest instytucja, która powstała przedwczoraj. Natomiast bardzo ważny jest kontekst. To znaczy, bardzo ważne jest to, co Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku zrobiło z prawem i jak bardzo. Udając działanie zgodne z prawem, uwłaszczyło się na mediach y, publicznych. No to było uwłaszczenie. Znaczy to, to, to nie jest prawda. To wszystko, co oni opowiadają o tym, że TVP jest od zapewniania pluralizmu w mediach, to nie jest prawda, że teraz y, Polacy nie dostaną, y, nie dostaną prawdziwej informacji. Dostaną informacje, bez komentarza. Y, I y, prawo i sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby y, kiedy już dojdzie do tego momentu, że stracą media, żeby to dokładnie tak wyglądało, żeby osoby, które są gdzieś pośrodku w swoich sympatiach politycznych, powiedziały sobie, o nie, oni wszyscy są tacy sami, to znaczy nie, no nie, tak się nie robi. Żeby nie zastanowiły się nad tym, że oni przyszli i zabetonowali drzwi do domu. No to trzeba użyć łomu po prostu. No tak, tak. I się. ja też nie mam w serduszku głębokiego wsparcia dla ministra Sienkiewicza i tego, w jaki sposób on to zrobił. Uważam, że były metody, żeby to zrobić ciut no, inaczej. Na przykład podmienienie wierzyć. Czabańskiego w, w Radzie Mediów Narodowych, tak? Znam argument o niekonstytucyjności. No właśnie, no bo to wiesz, wchodzisz wtedy w zabawę pisu, no, jeśli albo... no, Ale i tak wchodzisz, no. Nie, no ale tutaj uznajemy, że oni stworzyli e, instytucję, czyli Radę Mediów Narodowych, która jest kompletnie niekonstytucyjna. Zresztą jest orzeczenie tak. Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku. Więc nie możemy y, no, ale y, w, widzisz, jeśli, przy, jeśli dać przedstawiciela Uznajemy przedstawiciel tam to orzeczenie, to uznajemy, że ono cofa kompetencje do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Kogo masz w Radiofonii? w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji? Świrskiego, Paczuską i panią Karp. Dobrze, y ale y, jeśli nie ma Rady Mediów Narodowych, to jeśli chodzi o zarząd, wtedy może podejmować decyzję Rada Nadzorcza. No, no Nie, to wtedy te kompetencje przechodzą na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Właśnie. To, ale Prawo i Sprawiedliwość robiło to specjalnie. To znaczy, mamy ten problem, istnieje dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat, i nie tylko w przypadku mediów, Przenosiło kompetencje z organów konstytucyjnych na jakieś ciała, ciałeczka, które sobie wymyśliło. Kompletnie, znaczy nikt z twórców konstytucji nie, przywi, nie przewidział tego, że przyjdzie ktoś i powie: dobra, ta konstytucja w ogóle generalnie rzecz biorąc to nas nie interesuje, sobie stworzymy jakąś radę mediów narodowych. No i potem mamy problem. Ale teraz, proszę, bo odbiegliśmy od pytania jakoś bardzo daleko. Odbiegliśmy od pytania. Yy, nie, nie, wciąż jesteśmy w, w, temacie. Jesteśmy w tym, tak. tak, Wciąż tak, jesteśmy w temacie, Tak, wciąż pytania. jesteśmy w tocie i nie cofajmy się, bo już nie pamiętam pytania. I to będzie kompromitacja, okej. Okay? To będzie kompromitacja, dobra, to, to się nie cofamy. Yy, I wiesz, oczywiście nie możemy pomijać tego, że są wątpliwości yy, prawne i że yy, Sienkiewicz zrobił to w sposób, być może brutalny. Ja nie widzę innych możliwości. Być może to usunięcie Czabańskiego byłoby ładniejsze, tylko też nie wiem, czy zaakceptowane przez prawników. Też byłaby na pewno dyskusja, czy można tak zrobić, czy nie można tak zrobić. Natomiast te media tak czy inaczej będą działać. To znaczy, za chwilę tam będzie porządek. Znaczy jestem przekonana, że sąd wpisze do KRS-u. Obecny zarząd i y, telewizji publicznej i y, Tomasza Sygutana na stanowisku prezesa. I zabawa się skończy, po prostu. Znaczy, y, y, Prawo i Sprawiedliwość zwołuje tam wielką demonstrację na 11 stycznia y, przed gmachem telewizji publicznej. E, no i właśnie, jak sądzisz? No, no, są Trzy że... osoby? No, sześć. No, siedemdziesiąt sześć niech będzie. Naprawdę. Na urodziny prezesa. 76. Okay. Nie, no naprawdę, znaczy, nie, wiesz, mam wrażenie, że te okrzyki Prawa i Sprawiedliwości y, o tym, że Polakom zostało odebrane coś. No nie, no za chwilę absurd, do wyborów. No, to jest absurd, oczywiście my to obu... wiemy, ale do wyborców Prawa i Sprawiedliwości też zaraz dotrze, że włączają telewizor i ta telewizja tam jest, że się nic nie zmieniło. Wiesz co, przede wszystkim uważam, że do wyborców prawa i sprawiedliwości już przestało do, docierać, co ich posłowie wymyślają. Mówi, myślę o tych, którzy byli zdani tylko i wyłącznie na telewizję publiczną. Od trzech dni koniec. Nawet nie wiedzą, jak dzielni są ich posłowie, jak bardzo narażają swoje życie. No i broniąc... po Polskim Radiu poszło. Właściwie Ale dobrze, a teraz wytłumacz mi jedną rzecz. Bo ja rozumiem takich tam Adamczyków, Perejrów, nie wiesz? Duża, duża kasa, no. e, świetne odprawy i tak dalej. Duże inwestycje. Ale. Co tam robią ludzie? No bo to nie jest tak, że tylko Adamczyk, dwóch facetów, Adamczyk i Pereira się tam zamknęli na tym placu Powstańców. Tylko tak. Tam wciąż jest ochrona budynku, która, jak rozumiem, ich pilnuje, ale nie żeby nie uciekli, tylko żeby im nikt, ktoś nie, niczego nie zrobił. No, tam co, tam, tam jak... jest jakiś, wiesz, w ogóle wewnętrzny rokosz że jakiś. No, Tomek, no wchodzimy w, w sferę psychologii, a nie polityki czy, czy yy, mediów. A już wiem, o co mnie wtedy pytałeś. Czy oni no. się od, odspawają od tej telewizji? Znaczy, czy przyszła władza? Już dobrze, to zaraz do tego wrócimy. Wrócimy. A, dźwięk, dobra. A, dobra. A, dobra. A, dobra, jeszcze nie pojechała <laughs> <grym> Wiesz co, no, to, to, to jest tak, no, przychodzi do ciebie twój szef, ty jesteś w jakiejś agencji ochrony. Wiesz, jak wyglądają polskie agencje ochrony no pracujesz na nocki i yy, to miała być spokojna robota, bo przecież nikt tam nigdy nie przychodzi. A tutaj tak, z jednej strony atakują cię jacyś kodziarze z yy, tymi, tu próbują wejść posłowie. Oni ci machają jakimiś legitymacjami. Z drugiej strony yy, yy, przechodzą pod bramką poseł Suski. Nie wiem, czy ty widziałeś, jak poseł Suski opowiadał, jak się dostawał na korytarze Woronicza. No to, to jest, no, jak się prześlizgnął pod bramką, jak, jak ochroniarz nie widział. I tak im się udało hof. do recepcji. Dostarczył kanapki tam wow. posłom, którzy tam siedzą, po prostu... wow. i wiesz, jesteś... groziła śmierć głodowa, bo, <laughs> bo tam są tylko trzy dni. barki tak. na I, i, I wiesz, to jesteś takim ochroniarzem, widzisz to wszystko i sobie myślisz, matko przynajmniej i po co mi to było, trzeba było iść do Biedry, no. Naprawdę. No, tam się, tylko kradną. Tak. To miało być spokojnie, miałem sobie gapić się w telewizor przez 12 godzin na zmianie, a tutaj po prostu no, cyrk małpy i jeszcze próbują mi tu rewolucję robić. No to co się dziwić takiemu ochroniarzowi, że on tam, jak ktoś mu mówi, panie, nie wpuszczaj z tej strony, no to on nie wpuszcza z tej strony. No. Wiesz, potem przyjeżdża tam jeszcze prezes Kaczyński. No wyobrażasz sobie? Przyjeżdża prezes Kaczyński z Mateuszem Morawieckim i stają i opowiadają, że im się nie podoba ta zmiana. Pytałeś o to, czy oni się odpowiadają od tych mediów. Ja uważam, że zapowiedź, którą złożył dzisiaj Donald Tusk, że te 3 miliardy w środę po posiedzeniu rządu zostaną przeznaczone na onkologię, to jest to. Znaczy, to jest sygnał, że tej kasy po prostu dla TVP już nie będzie i że spółka będzie musiała zacząć się samo ograniczać. To zlikwidują kilka kanałów. No mają tam co likwidować. I słusznie, bo naprawdę TVP ABC, TVP seriale, TVP ale Kobieta, w TVP... Ale po ogóle dwa programy, ale po są w ogóle jedynka i dwójka? Nie? Tak w ogóle? Wiesz co, ja sobie myślę, że to tak, jedynka... Ale w czasach streamingu telewizyjnego? Ale wiesz co, potrzebujemy telewizji, która będzie dawała nam jakiś mądro, mądry content. No dobrze, ale to jeden program 24 Ale popatrz, jeden hmm. kanał kultura, sztuka, publicystyka, informacja, drugi kanał rozrywka, sport. Znaczy. Ja od, tak czasu, do, tak, ja od czasu do czasu chcę obejrzeć te reprezentacje chociażby po to, żeby się zdenerwować. A to będziesz tak czy inaczej miała, bo reprezentacja jest przypisana do tv No ale no to właśnie, no to niech sobie będzie na tym A drugim kanale. wiesz, tak w ogóle. Ja wiem, że ty wiesz, bo ty się interesujesz i że oni w ogóle nie grają teraz, nie? Tak w ogóle to nie żal nawet, jakbyś ich, ich nie zobaczyła. Tak, ale właśnie dlatego mówię, że czasem się lubię zdenerwować, tak wiesz, bez powodu, nie na polityków, sobie obejrzeć reprezentację wtedy. A I... to jest przeniesienie. Musiał cię mąż wkurzyć i ty po prostu szukasz tak, kochasz bardzo swojego męża, jak nie mogę go pieprzyć, Dobra, Znajdę sobie coś. O, włączę meczyk tak, reprezentacji. reprezentacji. To, to się wyżyje. To jest klasyczne przeniesienie. A zresztą yy, wiesz, że był rzecznik naszej Tak, został Właśnie szefem. TVP, TVP Sport. To jest w ogóle bardzo dobry przeniesienie. Wracam do Dariusz ruchem. Szpakowski. Znaczy, dla mnie człowiek legenda, Dariusz Szpakowski, no ale, ale. Czas już był na emeryturę trochę. Ale ma znowu komentować. No no właśnie ale to ja tak widzę dwa kanały naprawdę bo kanał całodobowy kanał informacyjny jest telewizji publicznej po nic niepotrzebny naprawdę Było, kiedyś jeszcze istniało coś takiego jak TVP Parlament tam były pokazywane obrady sejmu, obrady sejmu. no ale wiesz no kanał, od, od kiedy kanał sejmu kanał na YouTubie to, to w ogóle tam nikt nie podskoczy nie do tam. tego więc no, t, trochę XXI wiek się kłania, ale myślę, że Donald Tusk postanowił mówiąc w dużym skrócie bardzo wziąć i głodem no, też. I po po pokazać, że on ograniczy to y, naprawdę Bizancjum, które się odbywało w, y, w tym miejscu. No dobrze, ale jak rozmawiasz wiesz, z politykami, bo za chwilę przejdę do polityków Pisu. Polecam wam na stronę na newsweek.pl analizę dominiki, a propos tego. Dlaczego w PiSie jest blady strach w związku z TVP? Do tego zaraz przejdziemy, bo tam bardzo ciekawe, anonimowe oczywiście wypowiedzi polityków PiSu. Jeszcze anonimowe, bo jeszcze się boją prezesa, ale to też minie. A moim spokojnie zdanie. minie, minie. Zaczną przychodzić. Tak, w każdym, w każdym razie zaraz o tym PiSie, ale najpierw chciałem Ciebie zapytać. Właściwie z wrażenia zapomniałem, to przejdźmy do PiSu, dobra? To jednak piątek to już jest męczący dzień. Koniec tygodnia. Wiesz co, po takim tygodniu. No ja też mi się wiesz po co w głowie. Prostu... Znaczy nie kręci tylko miesza. Już we wtorek o 14 miałam wrażenie, no, że minął chciałem tydzień. Chciałem zapytać jeszcze coś o rządzących. No na pewno chciałeś mnie zapytać, czy oni się już przy, przywiązali do tego, że to jest ich telewizja. Nie, no to jeszcze nie, nie. Zdążyli <śmiech> jeszcze. jeszcze. <śmiech> nie, ale nie. Szczerze mówiąc, zupełnie nie. Dlatego, że oni wiesz co? Tam, za, tam zaistniała dziwność. Oni tych ludzi nie znają. W... W Sejmie jest bardzo dużo młodych posłów, młodych polityków, w rządzie też, i oni tak naprawdę tych dziennikarzy, którzy byli w TVP przed 2015 rokiem y i wrócili teraz, oni ich nie znają. Tak zwyczajnie, po prostu, po ludzku. Oni nie wiedzą do kogo tam zadzwonić, bo oni ich nie znają. Wiesz, niestety politycy mają tę tendencję, że szybko odnajdują się. Znajdują numery telefonów, telefonów. Tak, no, tak. Wiesz, no ja pra pracowałem w TVN, a wiem, że do TVN-u też potrafili wydzwaniać, więc wiesz, znaczy to, że będą telefony, to, nie, to, to oczywiście, się nie skończy. No, oczywiście, no. Pytanie jest to, na ile Tomasz Sygut będzie takim buforem i odgromnikiem, no bo on będzie musiał tak naprawdę stworzyć całej tej ekipie informacyjno-publicystycznej warunki do pracy, bo koniec końców to on będzie odpowiedzialny za to, e, jak ta telewizja wygląda. Przejdźmy teraz do PiSu. No. Wciąż nie mogę sobie przypomnieć, chciałem się o coś ważnego zapytać, ale wiesz co, mam no, mętlik ja w głowie, pewnie, pewnie zaraz do tego wrócę. Zaraz o PiSie, ale poczytam, wiesz co, bo, bo tutaj jest troszkę no. pytań i, i, i w ogóle... Taki... Dawaj z pytaniami, bo my sobie nie radzimy z pytaniami, jak się okazało. Dlaczego? Bo zapominamy, o co żeśmy się pytali, wiesz? Wiesz co, u, u mnie to PESEL, po prostu, no, no, no. Przypominam Ci, że znam Twój PESEL i wciąż, wciąż dwa jesteś, miesiące, dwa jesteś miesiące. młodszy ode mnie, wciąż. No ale nie, ja w to nie wierzę. Jak mi to powiedziałaś, to ja Ci powiedziałem, że ja nie wierzę. Yy, ni niestety moja producentka, która mnie nauczyła już tutaj, jak przestawiać, będzie musiała zrobić to jeszcze raz. Może teraz się uda? Nie, nie uda się. Okej, 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 jestem, jestem, jestem. Dobra, czytam. No, czytaj, dawaj. Serfisz przesłał nam super naklejkę. Jacek Kondracki, Super podziękowania. Pierwszy raz od 8 lat włączyłem TVP1. Odpoczywałem, jak oglądałem. Normalność wraca. Ale wiesz co? Wiesz co to, to jest zasługa marka Czyża. Znaczy, jaki ten gość jest spokojny. Znaczy buja się, nie powinien prowadzić na stojąco. To ja już się zaczęłam no, ale, przyczepiać, nie? Ale, ale wiesz ale... co, ale oni nie będą prowadzić na stojąco. To nie, jest ja wiem, jakieś... no przecież wiem, no, stoją na ściance. No mogliby tutaj u ciebie stać, na tym zielonym równie dobrze. Yy... A wiesz, że nasi widzowie nie wiedzą, że to jest zielone. Nasi widzowie nie wiedzą, że to jest zielone. Boże, kochany. Nie, Z tyłu widzowie... jest Sejm. No, Dominika, Sejm i to bez barierek już. Przepraszam. Yy... Siedzimy tu na zewnątrz sobie, są liście jeszcze na drzewach, tak. co prawda. I yy, yy... on nie powinien na stojąco, buja się, ale ale on jest siłą spokoju, znaczy naprawdę, znaczy widać, że gość robił to wiele razy, robił to z miejsc trudnych, robił to w sytuacjach trudnych, i on też nadaje temu takiego sznytu. Poza tym wiesz co? Jak popatrzyłam na niego wczoraj, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, znaczy to jest prawdziwy ankorman. Znaczy, Silverhead taki, że widać, że ma już doświadczenie w tym, że można mu budzi zaufanie. I tam wizerunkowo Marka wszystko gra. Też tak mi się wydaje. Serfisz, to już mówiłem, Jacek Kontracki, który ucieszył się, Anna Ansan, ale trochę chy, że politycy dzwonią do dziennikarzy z propozycjami pracy. A Tusk to miał plan. Milczał, nie chciał zdradzać. Grał na czas tą ciszą. Prawdopodobnie tak. To znaczy Donald Tusk jest znany z tego, że jak nie chcesz, żeby o czymś było głośno, to, yy, graciszą. to graciszą, to znaczy to nie jest o tym głośno. Znaczy też zwróćmy uwagę, że yy, no, sama narzekałam, że za wolno idzie z tym TVP. Yy, bo tam sama. po prostu wyjęłaś tak. pejczyk i pogoniła Sienkiewicza ministra do pracy. I yy, sama narzekałam na to, natomiast być może taki po prostu był plan, bo trochę i władza TVP i Prawo i Sprawiedliwość w Zgrały się z różnych kart, które mogłyby używać teraz. A Więc... też myślę, że wiesz, oni jednak myśleli, że wróciła ciamciarcia. <krym> tak. I że Dokładnie to tam będzie się wozili, wozili. Dokładnie, Ta... to wiesz, co, to słychać właśnie w tych rozmowach z pisowcami. I o tym już za chwilę. Michał Staniszewski przesłał nam super naklejkę. E... Tuan Doan przesłał też. Nie wiem, czy ja dobrze to przeczytałem. Piotr Wasilewski Również dziękujemy. Radosław i Radosław, super podziękowania i witam, jestem wielkim fanem Państwa. Czy myślicie, że Kaczyńskiemu uda się zebrać tłum na 11 stycznia? Owszem, 70 osób obstawiamy. <grym> czy KRS wpisze nowego prezesa, czy może odrzucić? No, może odrzucić? Może odrzucić, ale nie spodziewam może się. Może odrzucić, taki. ale nie sądzę. Czyli już odpowiedzieliśmy. Y -y -y Jakie Osicki? Y Worob. Y Dziękujemy. I Worop pisze pozdrowienia dla najlepszych prowadzących. Dzięki za mega program. To dzięki Dominice. dzięki Tomaszowi, bo dziękuję. mnie zaprosił. Żerom Zeromski. Osiem gwiazdek, konfe i tam coś jeszcze, ale to już nie będę czytał. Kacper L. przesłał nam naklejkę. Paweł Dzięki, yy, yy, Osicki. Czy mogę, zacząć, yy, yy, czy mogę zacząć oddychać normalnie? Mam dość PiSu, a wczoraj Kamiński przegiął wszystkie normy. O tym też za chwilę będzie, no. o pozdrowieniach, yy, ale to jest żenada już, nie? taka. No wiesz, co mnie żenuje w tym najbardziej? Ale mówisz... Tak, wiesz, co mnie żenuje w tym najbardziej? Że te propisowskie media, które tam pozostały, zaczęły używać sformułowania użył gestu Kozakiewicza. Wszyst gest Kozakiewicza budzi w nas pozytywną emocję. Bo to było do ruskich. Bo było, to było do ruskich. bo to było, to na niego. To jest nasze ikoniczne cały zdjęcie. Cały stadion był przeciwko niemu. To jest A tak naprawdę w naszym języku ulicznym ten znak oznacza... Nowała, wała. oznaczano, tak po prostu, no, Po prostu tyle się mi zrobić, no? I, i to, znaczy, to naprawdę jest wulgarne I, i, i oni używają tego wiesz, zresztą Władysław Kozakiewicz powiedział co myśli o Kamińskim w Onecie, e, to samo myśli właściwie e, i, i używanie sformułowania gest Kozakiewicza jest y, jakimś budowaniem kolejnej legendy, no proszę stanął jak Kozakiewicz no przeciwko Ruskim, ale, on stanął. On ale błaga. Dominika, to, no to są mistrzowie odwracania pojęć. Ja wiem, 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 wiem. Wiem, że przykład... ci szlak trafia, bo normalny człowiek, jak widzi białą ścianę, a słyszy stojącego obok, który mówi, że to jest czarna ściana i facet to... mimo e, dziesięciu kolejnych osób, które przekonują, że jest biała, on stoi i tnie głupa, że jest czarna, no to może szlak tr no. człowieka trafić. Rozumiem Cię no. A jeszcze szczególnie w piątek. E, dalej było. Dalej o, było. Keeper of the Fed. E, e, dzisiaj e, są okulary? To do ciebie? albo pewnie miałaś okulary, tak, na głowie? Nie. To do mnie? Aha, no i zdradziłeś mnie. A ty nosisz okulary? Moja... Nie, znaczy, no moja mama mówi, że mam zakładać do czytania, a, a ja nie zakładam. <laughs> I znowu dostanę opiecz, bo ktoś przypomniał, że nie mam okularów, moja mama mogła nie zauważyć. No dziękujemy hmm. bardzo. Ta. Dobra, Michał Staniszewski, super, super podziękowania. Co sądzicie Państwo o zrewidowaniu przepisu o interwencji poselskiej? Konieczne, potrzebne? Tak, absolutnie konieczne. Znaczy, to, co odbywa się w tej chwili z hasłem interwencji poselskiej, jest nie do zaakceptowania. Ja już miałam, ja wiem, że Państwo teraz częściowo się oburzą, ale miałam poczucie, że już w poprzedniej kadencji opozycja nadużywała interwencji poselskiej w kilku przypadkach, ale zawsze wchodzili po coś: po dokumenty, po materiały, w związku z jakimiś doniesieniami i też, gdy ktoś nie chciał ich wpuścić, nie wchodzili na hamak. Tak, chama. i nie, nie, nie wchodzili tam na siłę. Tutaj mamy gości, którzy trzymają przed sobą legitymację y, y, poselską, krzyczą o tej interwencji i przepychają ochroniarzy, przepychają policję i grożą im. Tak, tak, i grożą tak. im. Znaczy, to jest absolutnie, y, znaczy, nie do przyjęcia. To nie jest, nie po to została stworzona y, instytucja interwencji poselskiej. Absolutnie. Tutaj się zgadzam i nic mądrzejszego nie powiem. Flymind przesłał nam naklejkę. E, Katarzyna, e, super podziękowania i kiedy najpóźniej. Możemy oczekiwać wpisu do KRS. To, to nie, nie, nie to, to jest. Myślę, że tutaj będzie pewna presja, żeby to szybko się odbyło, ale to może trwać. Ze 30 dni, nie? Chyba w ogóle. No, wiesz, co już nie pamiętam, ale wiem, że na przykład ja na wpis do KRS-u długo czekałem w spółce, więc to, to się nie odbywa tak z automatu zupełnie. Ale może w tej sprawie gdzieś tam ktoś to przyspieszy ten Ale procedurę. ja dzisiaj rozmawiałam na ten temat z moją mamą, która się zajmowała takimi procedurami i mówi, że to można przyspieszyć. Że to znaczy, że to są rzeczy, które ona potrafiła w trzy dni załatwić. Więc... Nie, nie, bo to nie jest nic skomplikowanego, po prostu że... polski tak. system sądowy. No ale ja dlatego i, się spodziewam, i, i, wiesz no, no mamy cyfryzacja. święta. Mm. Mamy święta więc należy brać na te święta poprawkę, ale ja się spodziewam, że do piątku, do Przed ostatniego dnia roboczego tego roku powinniśmy mieć to załatwione. I wtedy 31 Sylwester na Powstańcu. Tak, tak. Sylwester marzeń. No, bo pomyślałem, że może byśmy po prostu poszli z szampanem do Adama i do, do, do Samuela. Pocieszyć ich tak wiesz. W Sylwestra. Piotr Strychalski przesyła nam super podziękowania. Tomaszu, co z tymi telefonami od polityków? Bo nie słyszałem live'a, a polityk oznacza różne postaci. To chodzi o dzisiejszą poranną Ja wiem, wypowiedź. ale ja szczerze mówiąc, na, nic na ten temat nie wiem. Znaczy ja, ja, ja wiem o co chodzi, wiem, że to padło dzisiaj w Onet, w Onetcie mieliście dyskusję tak, na, ten tak, te, na tak. temat telewizji, ale szczerze mówiąc, ja od nikogo nie słyszałam, żeby... Y... Słuchaj, tam dyskutowaliśmy jeszcze później po tym programie, w takim, wiesz, gronie mhm. tam kilkoro osób. Mhm. No i niby zdarzały się jakieś pojedyncze przypadki, gdzie jakiś polityk e, obecnego obozu rządzącego Dzwonił do jakiegoś konkretnego dziennikarza z pytaniem, czy ten nie byłby zainteresowany Ale... pracą w telewizji albo w radiu. E... Ale Tomek, to znaczy ja teraz Państwo no, nikomu tego mów, nie powtarzają, mów, mów, dobra? Mów, mów, znaczy... Ty jesteś tu gościem, mów, tak. mów. E, wiesz co, ja też odbyłam parę rozmów z politykami, e, którzy pamiętają mnie z telewizji. I mówią, pani Dominiko, no fajnie by było, fajnie mm -hmm. by było. Nie wiedzą, co sobie by nakreślić. Tak. <grywa> ale wiesz co, te wszystkie rozmowy właśnie takie są, że fajnie by było, ale to nie są rozmowy o tym, o że dobra, ma pani, mamy tutaj umowę, którą yy, fajnie by było, żeby pani przejrzała. I proponujemy pani tyle kasy od tego i tego dnia. I, i taki program w tych godzinach. Yy, nie, to raczej są takie, wiesz, wszyscy teraz o tym rozmawiają. Po prostu. Politycy, dziennikarze, ja mam wrażenie, że dziennikarze nie rozmawiają już o niczym innym. No bo wiesz, część trzyma kciuki za to, żeby się nie udało. Część, tej, tej żeby nowej, się udało, część pakuje walizki. A część, wiesz, a część po prostu stoi słyszałam, w blokach że, startowych czekając na że telefon. Słyszałam, w jednym programie informacyjnym w, w Polsce nie można było dopiąć grafików już w już? Tym tygodniu, tak. Tak, O wow, aż tyle chętnych? O, 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 o. A to, to, to w, w, w którym? W tym trzecim. A, no. ach to, ach, że tam stamtąd tak, odpływ, tak, czyli z polsatu. Tak, tak. O tak, tak, tak. lala. Także wiesz. No... No widzisz, a tam odchodzą, bo Dorota Gawryluk została przesunięta. I ludzie po prostu zobaczyli, że nie ma Doroty Gawryluk. Już. No i cierpią. I cierpią, i odchodzą. Z żalu. Z żalu. Mm. Dzisiaj, wiesz, dzisiaj też pojawiły się informacje o odejściu kilku reporterów z RMF-u, więc yy, dzieje, się. No, dzieje się, więc dziennikarze o tym rozmawiają, siłą rzeczy rozmawiają o tym politycy. Natomiast serio, żadna z tych rozmów yy, no, nie, nie, nie przekroczyła granicy yy, normalnej rozmowy. Ja osobiście yy, mam, yy, nie mam informacji o, o, o takich Prost. Wiesz, że, ktoś, mm -hmm. że polityk zatrudnia. E, natomiast pewnie, jak się domyślam, w sytuacji, w której trwa mnóstwo różnych rozmów i naprawdę do zatrudnienia e, potrzebna jest armia ludzi. Bo tu nie chodzi tylko o te twa pierwszoplanowe twarze. Ale, ale oczywiście. To, to są, wiesz, tam jest redaktorzy, cały, ale wydawcy. Tam jest cały kanał TVP Info. No właśnie. To jest 18 ale, godzin ale, programu. Ale radio, przecież no, radio to samo, no trzeba, trzeba wiesz. To jest 18 godzin programu, i można oczywiście założyć, że a no przecież tam dużo ludzi zostanie. No jasne, tylko ja zakładam, że absolutnie każdy, kto prowadził w TVP Info y, programy, jest twarzą propagandy. I myślę, że nowe władze telewizji przyjmują to samo założenie. Ale tam są również wydawcy, tam są paskowi. Znaczy nie udawajmy, że wydawca siedzący w reżyserce za nic nie odpowiada, za nic nie odpowiada. wręcz przeciwnie. Znaczy ja pracowałam 20 lat w telewizji. I wydawca to jest gość, który potrafi ci do ucha powiedzieć, zadaj mu takie i takie pytanie. Albo potrafi zjechać heblem z, z programu, albo potrafi wyłączyć gościowi mikrofon. Znaczy nie udawajmy, że w reżyserkach siedzieli ludzie, którzy, no, 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 no po prostu tam wciskali guziki, no. Tak, i stali za nimi z karabinami. Tak, i że oni nic nie mogli zrobić. Ja wiem, że ostatnio pani poseł Lichocka sobie zrobiła zdjęcie w reżyserce TVP i, i być może ona tam była na stałe i paskowym. być może była tam paskową, nie wiem. Ale, ale na Boga, no, to, znaczy ci ludzie też odpowiadali za program. A gdybym był paskowym, paskowym to co byś powiedziała? <noise> Leszek pisze, znaczy przesłał nam super podziękowania i data demonstracji PIS 11 stycznia 24 tego dnia Sąd Najwyższy ma ogłosić ważność, nieważność wyborów przypadkowa zbieżność, rzeczywiście 11 stycznia, bo ja teraz nie chcę... Ja nie, nie wiem, nie, nie sprawdzałam tego, ale wiesz co, w no, PiSie takie rzeczy różne się dzieją przypadkowo, że, że naprawdę być może im się tak zbiegło. Ja bym tutaj nie, nie doszukiwała się niczego, bo przecież oni w tej chwili są w chaosie organizacyjnym i emocjonalnym stanie, który jest trudny do ogarnięcia tak w ogóle, nie, to znaczy takie taki tam jest naprawdę historyczno chaotyczne, coś tam się odbywało. No tam. właśnie, bo y, z twojego tekstu, y, który jeszcze raz polecam <coughs> na Newsweek.pl y, wynika jasno, że do nich y, jakby dopiero dotarło, mm -hmm. że jak zabiorą im zabawki w postaci mediów publicznych to nie ma. To do widzenia. To nie ma. Ale to, to, znaczy wiesz co, to jest, yy, 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 to jest przeciekawe, bo ja mam w ogóle wrażenie, że do prezesa Kaczyńskiego dopiero teraz to dotarło. Yy, ale oni nawet im nie chodzi, tak wynika z tych rozmów, przynajmniej o to Woronicza, o ten plac powstańców. Tam wiesz, do placu powstańców yy, to dostęp miała garstka polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo tylko ci wyselekcjonowani, no bo wiadomo, bo wybrani i tak dalej. Znaczy, też. Trzeba zrozumieć, jak działa Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest partia specyficzna. W takiej platformie obywatelskiej, PSL-u czy lewicy, to dziennikarz sobie dzwoni, czy producent programu sobie dzwoni do posła i mówi: Pani, pani poseł, panie pośle, zapraszam do programu o tej i o tej godzinie. Będziemy mówić o tym i o tym. I ten poseł mówi: Przychodzę. Natomiast w Prawie i Sprawiedliwości to działa tak, że się dzwoni do biura prasowego. I biuro prasowe wyznacza, wyznacza posła, który przyjdzie. Ja naprawdę widziałam posłów, którzy odwracają się na pięcie, wchodząc do telewizji, bo dostają telefon z biura prasowego, że nie mieli zgody na przyjście, więc dlaczego poszli do telewizji? I nagle okazuje się, że ich w tej telewizji nie ma, bo Prawo i Sprawiedliwość wyznacza ludzi, którzy mogą przychodzić. Więc na, to, na plac powstańców przychodzili tylko wyznaczeni. Mnie naprawdę do łez śmieszą. Politycy suwerennej Polski w tej chwili, broniący telewizji tak, publicznej, którzy byli, którzy byli z niej wykopani tak, że y, konferencji ministra sprawiedliwości y, publiczna telewizja nie pokazywała, bo po prostu na Ziobrystów tam miejsca nie było. I y, którzy dopiero zaczęli tam przychodzić jakoś całkiem niedawno, naprawdę, przed wyborami, jak już było wiadomo, że będą na jednych listach z prawem i sprawiedliwością, byli tam zapraszani. Bo y, telewizja publiczna y, robiła dokładnie to, co powiedziało biuro prasowe Prawa i Sprawiedliwości. I tak naprawdę teraz tym pisowcom chodzi wiesz co, o lokalne programy, o lokalne, regionalne media, bo to też się tam Za, teraz wybory samorządowe są Teraz są samorządowe. wybory samorządowe. I takie wiesz, TVP Olsztyn, albo nagle, TVP Bydgoszcz nie przykładając? Tak. I ono nie przyjeżdża na tą yy, każdą konferencję. Nie. Ono nie jest na każde pstryknięcie nie. pana posła. Ono w dodatku śmiela się jeździć na inne konferencje tam naprawdę w takim TVP Polskim są dwie kamery TVB podobno cztery. I dwóch operatorów. Y I te dwie kamery jechały obie na konferencję y polityków Prawa i Sprawiedliwości. Bo tam też były frakcje walczące, zwalczające się, więc oni na wszelki wypadek jechali na... Y y y Gdyby y trzeba było w dwie y strony y filmować. <laughs> tak, jakby trzeba było w dwie strony. Tu wyciąć jednego, tu wyciąć drugiego. Y natomiast nikogo nie było na konferencjach opozycji. Ale po co? Przyjeżdżali no na konferencję... rządzący decydują o tym, co się dzieje w kraju. Ale wiesz, no, oni potrafili przyjechać na konferencję bogu ducha winnej, yy, obecnej wiceminister yy, od klimatu bodajże, Urszuli Pasławskiej, nie od klimatu, tam od klimatu jest Miłosz Modyka, yy, Urszula Pasławska jest gdzieś indziej. Yy, 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 I zadać jej jedno pytanie, czy jest pani Niemką? I tyle, nie? I to wiesz, to... Może to był program w kooprodukcji z telewizją niemiecką szukają. I to się wiesz. kończy, i to się kończy. I ci politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy tam przecinali wstęgi, robili imprezy pod swoim, wiesz, z takim dużym napisem, dziękujemy panu posłowi. No wyobraź sobie, co Jarosław Zieliński ma teraz zrobić, jak TVP Białystok nie będzie przyjeżdżało na każdą imprezkę, którą on y, organizuje w regionie. No przecież to, to masakra jest. I te wybory samorządowe, to nagle im uświadomiło, że razem z przejęciem TVP kończy się ich y, obecność w jak na zawołanie, na każdy telefon, yeah. że... Muszą za, się, ulga. za chwilę muszą się przeprosić z TVN-em, bo też przecież robili sceny, nie chcieli przychodzić, teraz za chwilę już. Ale już się pojawiają. Tak, się pojawiają. zaraz się zaczną pojawiać. Teraz deklarują, że w tych nowych wiadomościach, czy w tym nowym TV to oni nie będą występować. Poczekajmy, poczekajmy. Zaraz się okaże, że muszą tam chodzić, żeby dać Polakom możliwość oglądania całego spektrum sceny politycznej. Już to słyszę normalnie, jak będą wygłaszać te, te zdania, że to jest konieczne i chyba nas jest tam. I wiesz, Polska pres zaraz przepadnie. I koniec. Znaczy Nie ma jak tu wygrać wybory, jak trzeba będzie własnymi rękami to zrobić, a nie rękami lokalnych dziennikarzy. Marcin Łobos pyta, co Dominika maluje palcem na stole. Kółka olimpijska. Okej. Okay. Anna Ansat przesłała nam pozdrowienia. I nie ten gest, który Kamiński wykonał, naprawdę. Anna Anseland przesłała nam pozdrowienia i pisze, Tomasz, co kombinujesz z Węglarczykiem? Przyznaj się. No, mogę się przyznać, bo to za chwilę będzie ten. Będziemy mieli podcast razem z Bartkiem. Znaczy, uznaliśmy, że. Nie, dobra, chciałem być złośliwy, ale nie, bez sensu. Nie, są nadchodzą święta. Nie. Po prostu z Bartkiem będziemy. A o mieli... będziecie mieć podcast? Znaczy nie wiem, jesteśmy tak wszechstronni, okay. że... Okej, że... wszędzie was potrzebują. Trochę tak, znaczy będziemy siadać i będziemy po prostu okay. ratować kraj. To będzie wiesz, takie, taki freestyle. Wow. E, ale nie, chcemy to zrobić trochę, nie chcę za dużo zdradzać, ale będzie trochę w tym The Office tego okay. serialu. Okay. Więc nasze. No, redakcje... Serial musiał być. Bo ten... Słuchaj, nasze redakcje muszą się przygotować. Mówię o onecie i o Newsweeku. O. No, hmm. o. <grafię> już nie śmieszycie. Nie, właśnie już przestało. <grafię> Że będą się pojawiać dziwni ludzie, będą coś nagrywać. Ale dobra, nie będę straszył przed nadejściem jakże tego wspaniałego podcastu. <grafię> Więc odpowiadam, Annie odpowiedziałem. Bartosz Podgórski, który też przysłał podziękowania. Bardzo ci dziękujemy. Podziwiam pana Marka Czyża, pisze Bartosz. Podgórski. Widać było olbrzymi stres przed pierwszym programem, ale dał radę. Trzymam kciuki za całe nowe TVP. Super, właśnie to było od później, jest, ale tutaj ktoś się nie podpisał i przysłał nam super naklejkę. Dziękuję. Cezary Zieliński również. Dzięki. Jaki Osicki? Nie mam zaufania do ludzi z Polsatu. Nie nie przesadzaj, hmm. naprawdę. Bo ja bym ci coś przypomniał jemu, bo hmm. on może wiesz, nie pamiętać, nie? I może się zdziwić. Mam mu powiedzieć? No dobra, powiedz. powiedz. Ty, słuchaj, Dominika kiedyś była w Polsce, no więc no, i uważaj. Prawie 12 lat. No, no więc uważaj. Maria Kwiecień przesłała nam super naklejkę, Bartosz Podgórski dosłał jeszcze super podziękowania. W obronie TVN24 zjechali się ludzie z całej Polski, do obrony TVP zjechała się cała Nowogrodzka. Trochę w tym prawdy, ale też bym nie przesadzał z masowością protestów w obronie TVN, bo jak na telewizję o tak gigantycznym zasięgu, to nie były wielkie protesty. Wielkie protesty zobaczyliście najpierw 4 czerwca, a później 1, 1 października. To były rzeczywiście wielkie, gigantyczne protesty. Ale tak TVN-u 24 o wiele więcej osób broniło niż Oczywiście, Oczywiście, no, ale wiesz, e, no, niż TVP. No, nie, nie dyskutujmy tu o różnicach między tymi telewizjami. Znaczy, podstawowa jest taka, że TVN jest telewizją prywatną. I znaczy, ja naprawdę ja nie mogę tego słuchać. Tych, tych opowieści o tym, że telewizja publiczna ma coś wyrównywać. Znaczy, mamy telewizję Trwam, mamy telewizję Republika, było 8 lat na zbudowanie polskiego Fox News prawicowej, konserwatywnej, wielkiej telewizji informacyjnej. No to zbudowali. W TVP ją zbudowali. A pan Stakiewicz, który jest redaktorem naczelnym TV Republika, najpierw nie płacił swoim dziennikarzom, a generalnie rzecz biorąc grał cały czas na TVP, bo uwielbiał występować w TVP, bo mu się te zasięgi podobały. Wierzę, y I dzisiaj w TVN24 przygotowali zestawienie dokładne. No. Najczęściej występującym publicystą w TVP Sakiewicz. był Stakiewicz. No. Znaczy co drugi redaktor dzień, był, naczelny, co drugi dzień był Redaktor naczelny jednej telewizji występuje w drugiej telewizji. To znaczy, no, za przeproszeniem, jakby mój naczelny Tomasz Sekielski nagle zaczął pisać do Gazety Polskiej yy, nie, no, codziennie, do na albo do polityki, tak. wstępniaki. Tak. A dlaczego nie? Znaczy, I Nie, na nie wiem, nie wiem co, co na to Jarek Maczyński, ale, <laughs> ale. Ale mogę spróbować. Znaczy, przecież to jest absurdalne. No, absurdalne I oni, absurdalne. Przy, oni dostawali gigantyczną kasę ze spółek Skarbu Państwa i tą kasę przeżarli po prostu. Znaczy zamiast budować, zamiast pomyśleć sobie, kurczę, jak nie za 4 lata, jak nie za 8 lat, to za 12 czy 16 przyjdzie ktoś i nas z tej TVP wykopie po prostu. Więc może trzeba zbudować sobie wielką telewizję, żebyśmy a nie masz, potem się a nie masz, wszyscy a nie, masz, a nie masz wrażenia, Dominiko, że oni naprawdę, ale to naprawdę wszyscy. Wierzyli, że nic takiego nie, się nie zdarzy? Uwierzyli i oddali się geniuszowi Kaczyńskiemu. Mówię serio. Że to, znaczy, to jak na przykład nie działa na ciebie Kaczyński, czy na mnie, czy pewnie na, na wiele innych osób. No to jest fakt. Znaczy ja na przykład nie potrafię się dopatrzyć i rozmawiałem parę razy z Jarosławem Kaczyńskim, jest ciekawym rozmówcą, ale... Był, był, był. był. No to tak, lata temu bo ja też z nim, o oh, 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 ile ja z nim nie rozmawiałem, no. ale o co mi chodzi, on nigdy nie był dla mnie politykiem charyzmatycznym, wiesz o co mi chodzi, znaczy w sensie takim... Znaczy, nie bardzo rozumiałem jego fenomen, umiałem to opisać, umiałem to mhm. zanalizować, natomiast nie, nie, nie widziałem w nim tej siły, ja nie dostrzegałem. Mhm. Znaczy, ale, ale, widziałem, że tak. ale widziałem, że inne osoby, no, wiesz, nie przez przypadek zbudował pis, nie przez przypadek mhm. tyle ludzi za nim poszło. Nie, 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 nieważne, ja tej charyzmy nie widzę, ale czy nie jest tak właśnie, że oni wszyscy uwierzyli, że mają tak genialnego stratega? Że nawet jak oni przegrają, to na pewno to jest tak poukładane, że genialny Stratek przecież nas zapewniał, że będziemy mieli tu jej pracy, pracę. No. Może tak, może mogło się tak zdarzyć. Znaczy, wiesz co, to są. Jeśli chodzi o partyjne struktury prawa i sprawiedliwości, to ja nie mam wątpliwości, że tak jest. Znaczy, tam nie było ani jednej osoby prawdopodobnie, która by pomyślała sobie pół roku temu, kurczę, jeśli prezes nie wie, co dalej, to co my zrobimy? Ja jestem przekonana, że tam nie to było nikogo. To byłaby myśl o zbrodnia. To byłaby myśl o Ale wiesz co, no wierzyć mi się nie chce, że tak cyniczni goście jak pan Rachoń czy pan Adamczyk, e, który kolegą moim był zresztą, e, jest, e, uwierzyli w coś takiego. Znaczy nie po to, zarobili takie pieniądze, nie po to je zainwestowali, e, żeby naiwnie wierzyć w y, takie polityczne historie. Mam wrażenie, że to oczywiście może jacyś reporterzy tych wiadomości, jacyś tacy kompletnie, wiesz, no nieopierzeni, przecież tam była masa młodych ludzi, no tak, którzy tak, wcześniej tak. nie pracowali nigdzie, albo pracowali w jakichś mediach Tadeusza Rydzyka. Y, więc oni mogli w to wierzyć, no ale przecież nie, nie, nie ci goście siedzący tam na samej górze, no. Adam Rej nam super pozdrowienia. A, tak, pozdrowienia. Pozdrawiam i tutaj pozdrawiam mhm. najczęściej czytaną przeze mnie autorkę według podsumowania roku w onet premium. No, dziękuję bardzo serdecznie. E, też chcę powiedzieć. W rap mamy taki, tak? Też chcę powiedzieć, że Dominika e, nie tylko jest najchętniej czytaną e, autorką Adama Reja, ale. Tomasza Sekielskiego też. <laughs> też, też, też. Ale y, Dominika jest w ogóle the best, jeśli chodzi o wyniki czytalności i jej artykułów. Super naklejka. Ja, super naklejka. I y, poleci pani jakąś książkę? Pyta Adam. Dla książkę? Któr, dla którego jesteś y, y, super autorką. No. Boże, panie Adamie, ostatnio, ja przyznam się do słabości, czytam dużo kryminałów, które nie są wybitne, dlatego że po prostu ja mam tak absolutnie dość polityki, że to i tych książek, które czytam, panu nie polecę. Najlepszą książką, jaką czytałam ostatnio, to była bodajże biografia Richarda Feynmana autobiografia, nawet i yy, uważam, że to jest doskonałe. I biografia Oppenheimera. Yy, mam taką chorobę, że lubię czytać o fizykach, natomiast yy, ostatnie, takie ostatnie rzeczy, które czytałam, były naprawdę, naprawdę żenujące. Szczerze mówiąc. Nie, nie będę cię zmuszał, żebyś wyznał <śmiech> naprawdę. <laughs> ale też czytałem tę biografię Oppenheimera. Świetna, Świetna. ale jednocześnie przerażające. Yy. Jak państwo, które uważamy za no. rozsadnik demokracji na świecie działało tak niedemokratycznie, tak niedemokratycznie, tak niszcząc ludzi i to tak niedawno. Mm -hmm. To taka propos tego, co nam się wydaje pewnikiem w świecie w ogóle. Gregory Galaxy przesyła nam pozdrowienia, kary za świadomą dezinformację nie dotyczą Pisu. Znaczy nie ma chyba. Nie ma, nie ma czegoś takiego w kodeksie karnym, jak, karne, jak no sądzę. Właśnie, więc. Natomiast TVP można rozliczać za niewypełnianie ustawowych misji. misji po prostu. Ustawowej, to jest dokładnie określona, co tam ma być i jak. Zanek i Martyniuk to nie jest misja. Tak. Po prostu. Sylwester Marzeń za Gilliardy też nie jest misją. E, e, Jaki Osicki e, oni liczą na Bąkiewicza? Proszę tak. Kibole 11. Tak, 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 tak. To znaczy ja jestem przekonana, że tak. Jestem przekonana, że Dariusz Matecki nie przypadkiem Bąkiewicza wprowadził do telewizji publicznej, przedstawiając go jako swojego asystenta. Żeby mu pokazać, jakie korytarze są. Tak. Gdzie? Znaczy ja jestem przekonana, że Bąkiewicz tam wszedł na wizję lokalną, po prostu. Że oni być może nie mają jeszcze w głowach, żeby to jakoś wykorzystać w sensie planu, ale uznali, że to się przyda, żeby on wiedział, gdzie tam, jak Czy się myślisz, tam porusza. że Jarosław Kaczyński znowu wystąpi na nagraniu z bunkra, gdzie weźmie e, 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 legiony Chrystusa do, do, do one, obrony. Tym TVP. Do obrony razem z Może Oczywiście, no przecież codziennie gdzieś jedzie. Jak nie jest w papie, to jest na Woronicza. Jak, no do, do tego radia nie jeździ. Na Madalińskiego nie pojechał, bo tam wiesz. No wyszła pani prezes. Ona podpisała, napisała na tych kwitach, że nie podpisuje, że, że nie zgadza się na swoją dymisję. Ale wiesz, zdała cały sprzęt, po, po, pożegnała się, odwieźli ją kierowcy do domu i tyle, nie? No, można. <laughs> I można. Można. Marek Węgrzyn przysłał nam super podziękowania, dziękujemy. Tyle się mówi o TVP, a ja marzę, żeby wróciła trójka. Marku, obawiam się, że trójka to już nie wróci, że, że za, do, za dobrze też rozkręciły się Radia 357 i Radionowy Świat. No, tam ten... urosła, urosła konkurencja, tak, ale wiele osób yy, apeluje o tę trójkę, więc wiesz co, ja mam wrażenie, że to będzie trochę jak z powrotem Szpakowskiego, że zaraz się okaże, że ta trójka wraca, bo potrzebna jest po prostu słuchaczom, którzy akurat w sprawie trójki mieli bardzo y, dużo emocji. Okej, okay, tylko pytanie jest, y, czy to ma w ogóle sens jakikolwiek? Skoro dziennikarze trójki są już poza nią, ci, ci którzy jakby tworzyli to radio rzeczywiście przez lata i byli, i byli takimi głównymi postaciami, nikogo w trójce już nie, nie ma, w tej starej trójce. I co, myślisz, że oni wszyscy zostawią te radia, które nie, rozkręcili ale Nie, wrócą... ale może można zbudować nową trójkę. A jak myślę, ja myśl, jak czytam pana Marka, no to myślę, że on ma... Marzy... O starej Tęskim trójce, o no, starej trójce. Było, no. Radosław też przysłał super podziękowania. Czy myślicie, że Sąd Najwyższy może ozeć nieważność wyborów? Dzięki, dzięki za super podziękowania. Nie, nie sądzę. Nie sądzę. Znaczy, może... znaczy, oczywiście, że może, no, bo po to jest Sąd Najwyższy, który ma zatwierdzić ważność wyborów, żeby mógł tego nie zrobić. Na szczęście Izba tego sądu, która będzie to czyniła, została uznana przez Europejski Trybunał <grybunał> za, nie... za... Tak, za to, ale... że nie jest sądem. Ale skoro. do tego potrzebne by były wiarygodne, uprawdopodobnione informacje np. o masowych fałszerstwach wyborczych. Protesty wyborcze, które zostały do tej pory zgłoszone, no, nie miały takiego charakteru. Trzeba, trzeba również pamiętać, że y, sąd uznał już y, ważność referendum. Tak? Yy, znaczy w sensie przebiegu tego głosowania to referendum nie jest wiążące, ale jest ważne w sensie takim, że odbyło się zgodnie z zasadami. Więc nie, nie widzę tutaj żadnego zagrożenia z, z, ze strony Poczujesz. sądu. A jaki Osicki, ha, 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 ja pisałem o Polsacie z ostatniego okresu, widzicie? Eee. Daniel Sawa przesyła super naklejkę, ale dla pani Dominiki. A widzisz? No Proszę, żebyś mi z... do moją super naklejkę. Zaraz ja tu ciebie odnajdę i zablokuję chyba. Piotr Wasilewski też jest zachwycony propozycjami książkowymi, które zaproponowałaś. Czy jest opcja zaproszenia Krzysztofa Łukrzy? Pyta Hubert. Ja mogę zapraszać każdego, kogo chcecie, ale wiem, że strasznie lubicie Dominikę, dlatego zaprosiłem się Dominikę. Szymon przesyła nam super podziękowania i Krzysztof Borek. Czy marszałek kołownia powinien wygasić mandat przestępców? Oczywiście, że tak. Nie Wygasił. miał wyjścia. Wygasił. Wygasił. Nie miał wyjścia. Nie rozumiem decyzji o wpuszczeniu ich na salę plenarną i nie zablokowaniu ich kart. Znaczy, to nie jest naprawdę żadna zemsta. Takie są przepisy. Znaczy, Też nie dajmy się zwariować. Możemy dyskutować o tym, czy, czy w ogóle ten wyrok na Wąsika i Kamińskiego. Powinien zapaść, nie powinien zapaść. Tutaj naprawdę cała wina leży po stronie pani Julii Przyłębskiej na Boga. Znaczy pamiętajmy, że to źródłem problemu jest spór kompetencyjny, jaki marszałek Kuchciński sobie wymyślił między sądem a prezydentem. O to, czy można ułaskawić gości, którzy nie mają prawdomocnego wyroku. Ta, ten wniosek, marszałka jeszcze Kuchcińskiego, leżał z 5-6 lat w Trybunale Konstytucyjnym. I sąd po prostu powiedział, dobra, ponieważ pani Julio, pani nie powiedziała, czy my możemy dalej się zajmować tą sprawą, czy nie, no to my się zajmujemy. I nagle pani Julia sobie przypomniała, że ma taki wniosek. Mogła się nim zająć dwa lata temu, mogła się zająć nim trzy lata temu. Sprawa byłaby dawno rozwiązana. Tak, To znaczy. Byłaby jasność. Prezydent by ich ułaskawił raz jeszcze albo nie ułaskawił. Jakoś by się to rozwiązało. No a teraz mamy taki pasztet. No i to głównie panowie mają. Ja trochę od początku mam wątpliwości co do tego wyroku na Kamiskiego i Wąsika z bardzo prostego powodu. W 2012 roku w tym samym sądzie zapadły dwa zupełnie różne wyroki w tej sprawie. Znaczy najpierw wskazujący, potem po yy, yy, zwróceniu tego do sądu, nie, najpierw uniewinniający, potem po zwróceniu tego do sądu skazujący. I mam problem z tym, że ten sam sąd w różnych obsadach podjął dwie różne decyzje. Natomiast to było 11 lat temu, na Boga, trochę dawno, nie? Natomiast w tej Natomiast, chwili, to, to, to się znaczy, zdarza. Z, no to... Sprawa z ułaskawieniem jest prosta. Znaczy, nie ułaskawia się gości, którzy nie zostali prawomocnie skazani. Po prostu ułaskawienie dotyczy prawomocnego skazania. Ja wiem, że wykładnia pana prezydenta jest zupełnie inna w tej sprawie. No ale Słuchaj, dla mnie dla mnie sprawa jest jasna. Albo pan prezydent kocha Mariusza Mariusz Kamiński i jak wąsik jest Maciej. Maciek. Kocha Maćka i Mariusza i zrobi z siebie zresztą nie po raz pierwszy w swojej karierze prezydenckiej głupka i ułaskawi po raz drugi tych Ale to nie zmienia to nie zmienia sprawy z mandatami w ogóle. Znaczy Ułaskawienie nie zmienia historii wiem, z mandatami, oni wtedy, nie są już Ale wtedy przynajmniej wiedzą, że nie pójdą siedzieć. No tak, to prawda. A teraz, A teraz nie, wiedzą. nie wiedzą. Teraz, teraz wierzę o tym, że sąd dostał trzy dni. Tak, do 27. Więc oni Sylwestra tak. mogą już tam z chłopakami tak, pod celą. Yeah. Tak, tak, tak. Wiesz, no prezydent za chwilę będzie musiał właśnie zmienić swoje, swoją własną wykładnie i ich ułaskawić ponownie, no bo sytuacja jest, powiedziałabym, napięta w tej chwili. Ale to nic nie zmienia w sprawie mandatów, i tu będziemy mieć wielki powrót. Znaczy, wielki powrót z kobiety, która ja uważam, że jest kwintesencją błędów w demokracji. Znaczy, pani Monika Pawłowska wróci na miejsce Kamiskiego do. do A ja do uważam, Sejmu. że to jest zmiana na lepsze. Naprawdę, nie, nie? No Dominika. Nie. No jednak, jeśli masz do wyboru nie. kryminalistę, tudzież no po prostu kobietę, która często zmienia poglądy. No to ja wybieram kobietę, która często zmienia poglądy, a nie kryminalistę. No serio, nie, jednak. Nie będę używał innych słów. Często zmienia poglądy powinno wystarczyć, uważam. Dominika, wiesz, no nie... że nie. No wiem, że nie, no ale też wiesz, wiesz, że ja nie że mogę. Nie, nie nic w tym przypadku. Powiedzieć. Nie w tym przypadku. W tym przypadku nie wystarczy. A co wybierasz kryminalistę? Bo to są kryminaliści już, oni zostali skazani. Nie ja, ja wiem, nie ja wiem, no to jest problem. no. Nie, nie, wiem. Ja, ja wybieram tego gościa z Ligi Republikańskiej, który rzucał y, tortem, nie, jajkami Kwaśniewskiego. O, to już bardzo, <śm> bardzo <śm> tam. Wyobraź <śm> sobie, jak <śm> kiedyś z Mariuszem Kamińskim zrywałem a czy chodziłem, filmowałem, jak zrywają wiesz, taka cicho-ciemna akcja. 97 rok, wybory parlamentarne. I Liga Republikańska miała taką tajną lotną brygadę. Mm -hmm. W piwnicy, tam, gdzie jest Ale Gloria na mm -hmm. placu Trzech krzyży mm -hmm. dzisiaj, bardzo renomowana restauracja warszawska, kiedyś tam była ruina, tam nic nie było. I w piwnicach tam oni mieli jakąś, nie wiem, taki magazyn wiesz z e, klejami i plakatami wyborczymi. I zgodzili się, żebym towarzyszył im z kamerą, wiesz, to wtedy były początki faktów, jak oni tam idą na miasto i zaklejają. Ale pamiętasz, że oni, oni byli y, autorami pierwszych y, analogowych memów, nie? Znaczy, tak, oni tak, robili tak. te takie y, to bez Photoshopa jeszcze to naprawdę wycinali zdjęcia, na przykład Leszka Millera i go ubierali w kolarze szpirki, robili Takie, takie kolaże w szpilki i y, kabaretki. I, y, na naprawdę wtedy byli artystami, mieli jakąś duszę. no. Nie, to byli zupełnie inni ludzie. Znaczy, to byli zupełnie inni ludzie. A przynajmniej Mariusz Kamiński. Dziękujemy Chrisowi za super podziękowania. I Chris stwierdził, że jakaś pani dzisiaj powiedziała, że wróciła komuna. I Chris pisze, że choć nie żyłem w komunie, ale nie uczywam. Nie, nie odczuwam tego, aby powróciła komuna. Bo ja nie uważam też, żeby powróciła. Daniel Sawa wyjaśnił, że dla mnie też była. były super podziękowania. Bo się doprosiłeś, wiesz, wyżebrałeś. Bo, bo za, zagroziłem <grymianie> <grymianie> No wiesz co, ale mogłaś tego tak nie podkreślać. Nie to, że skomle tutaj, o, o, o troszkę uznania u widzów, to jeszcze mi tak wiesz, po prostu, z, z otwartej. Ja bardzo cię przepraszam, ale nie wiem. <grymianie> zupełnie nie wiem. To w ogóle nie, naprawdę przepraszam. Skojarzyłem się z tym, że Adam Klapiński pojechał na Nowogrodzką i płakał Prezesowi w bankiet, wiesz? No, że go chcą, że. że... Ja ci przypominam glapiński? Nie, tak mi się jakoś z tym jęczeniem skojarzyło, z tym żebraniem okay. po prostu. Dobra. Że... kończę z tym, kończę z tym. Robert Kograman 747, pamiętacie przełom roku 2015-2016? Wtedy to był kwik świń oderwanych od koryta. Mhm. Tak. Robert przesłał nam pozdrowienia. Nie wiem, Robert, dziękuję za, za, za te super pozdrowienia. Natomiast wydaje mi się, że wtedy wyrzucano z pracy dziennikarzy, a dziś zwalniani są funkcjonariusze partyjni i to zupełnie co innego się dzieje. No. Panie Robercie, wie pan, na czym polegała różnica? Znaczy to, że Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku wygrało y, wybory, było również y, efektem tego, że wtedy były media publiczne, że była telewizja publiczna, telewizja, która opisywała aferę taśmową, która opisywała y, afery rządu Tuska, aferę informatyczną, która opisywała, y, która pokazywała spoconego chlebowskiego, szefa klubu parlamentarnego platformy obywatelskiej, który tłumaczył się. Z afery hazardowej. I y, Prawo i Sprawiedliwości było bardzo łatwo wbić się w tę narrację y, ze swoją. Oni wtedy nie potrzebowali swoich mediów, dlatego że telewizja publiczna robiła to, co do niej należało: rozliczała władzę. I Prawo i Sprawiedliwość y, zupełnie spokojnie mogło ze swoją narracją wejść w y, życie publiczne, w ten mainstream. Uwielbiali używać tego słowa. Mainstream. A w tej chwili telewizja publiczna pokazywała nam Tuska z czerwoną twarzą i rogami. W tej chwili telewizja publiczna pokazywała nam naprawdę, Jarosław Kaczyński w kampanii wyborczej w którymś momencie, co mnie bardzo zaskoczyło, powiedział, że Donald Tusk często używa sformułowania Fir Deutschland. Donald Tusk użył tego sformułowania raz w filmie nagranym z jakiejś tam rocznice CDU. A telewizja publiczna puszczała te dwa słowa tak często, że nawet prezes Jarosław Kaczyński był przekonany, że Donald Tusk używa wyłącznie słów firm Deutschland. Znaczy doszliśmy do tego, że w każdym dzienniku telewizyjnym było firm Deutschland. Znaczy, to naprawdę nie były media publiczne. I oczywiście można używać sformułowań kwiku y, świń odrywanych od koryka, koryta, no ale jeśli poruszamy się już w tej y, semantyce, jeśli poruszamy się już w tych sformułowaniach, to niech pan będzie łaskaw posłuchać. Co dzieje się w tej chwili? Hmm. Dziękuję, ależ wygłosiłam tu ekspozę. Ale zarobiszcie. E, dziękujemy jeszcze Bartkowi Sadowskiemu. E, Daniel Sawa, e, to już wielokrotnie dziękowaliśmy. E, Blaufogel, pani Dominika, nie dość, że inteligentna, to jeszcze urodziwa ekstra. E, Blaufogel, zwracam ci uwagę: żyjemy w czasach, w których nie wolno już się wypowiadać o urodzie czyjejś. A ja chciałam podziękować, głupia ja. Nie, no przecież ja się wygłupiam. <noise> no, Dominika. E, panie Tomku, i te, tak jeszcze ten Blaufogel tak tutaj dla Ciebie tak ten, ten na koniec. Panie Tomku, super z Pana twórca, głowa do góry. Nie przejmuj się. Pan też może być. <noise> Bardzo dziękujemy Blaufogel. E, wszystkim dzisiaj, którzy uczestniczyli w tym programie, jak słusznie zauważyła, czy zauważył jeden z widzów, Koniec, dobranocki. Bo ludzie się muszą przygotowywać na święta jeszcze jutro. Jesteś gotowa już na święta? Oj, nie, zupełnie nie. Ale widzę, że masz tak. Nie, zupełnie, bo pierogi poklejone, śledzie nastawione, tam wiesz, tylko barszczyk zrobiony bardzo dawno. Barszczyk nastawiony w maju, nastawiłam buraki do kieszenia. A sprawdziłaś, czy tak są jeszcze? Są, są. Także wiesz, no mam do zrobienia jeszcze masę rzeczy masę. i nie mam prezentu dla dziecka. No, ale... to nie potrzebuję to to. Hmm. Ale nie wiem, może hmm. jutro coś ogarnę. Nie na pewno nie zdążysz. <noise> Dominiko, bardzo ci dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję, że mimo okresu przed, tuż przedświątecznego jeszcze w piąteczek pojawiłaś się u nas tutaj w studio. Odpocznij troszkę. Ale tak nie, nie ale potrzebujesz też, żeby święta troszkę odpoczęła. Mówiłaś mi przed programem, że też jedziesz tak, na, Mazury. na Mazury i będziesz morsować. Tak, morsowanko, tak, tak, tak. tak, Nie ma niestety nie jezior i nie można przerębla kuć, ale i tak będzie zimna woda. To może i dobrze, że nie ścięło jezior i nie ma śniegu, nie spotkasz bałwanów w drodze. Wszystkich nie wiem, co to, Wszystkich za, co, co to za miała być w ogóle. Słuchajcie, wszystkiego dobrego na święta. spokoju, dobrego. Bądźcie z bliskimi, z tymi, którymi, z którymi czujecie się dobrze, których kochacie. Oby ten czas nie był czasem wymuszonym, tylko takim po prostu, który się spędza miło, rodzinnie, wspominając, rozmawiając, śmiejąc się i ciesząc, nie kłócąc o politykę, bo to nie czas na politykę. Kto wie, może 27 Wstaniemy, a w TVP już nie będzie okupantów. I będzie teleranek. I będzie teleranek. Oby tak było. Chcę Wam tylko powiedzieć, że 27 Studio Wyborcze się ukazuje. Przywita Was Karolina Opolska, która kazała mi koniecznie to powiedzieć, że 27, czyli w tej przerwie między świętami a Sylwestrem, Studio Wyborcze jest. Karolina jest 27. Następnego dnia jest Beata, grabarczyk, a ja w piąteczek wjadę na tutaj na Białym Koniu i podsumuję cały rok po prostu. Jeszcze nie wiem z kim. Te Miki nie będzie. Więc ja tam, jestem na wzórach, ja no siedzę no w przeremblu. Właśnie. właśnie. Kogoś wymyślę wam tutaj fajnego na piątek w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, że nie ma w niedzielę Sekielski Sunday Night Live, bo to wigilia. Więc nie będziemy truć o polityce. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, Dominiko. Jeszcze dziękuję raz bardzo, bardzo dziękuję. Julio, bardzo dziękuję za realizację. Tomasz Sekielski, kłaniam się bardzo nisko. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.